Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Dzisiejszy odcinek wspiera czekolada w kosteczkach Shogeten. Jest nam bardzo miło, że znowu możemy polecić Wam czekolady tej marki. Chyba nic nas tak nie ekscytuje jak jedzeniowa współpraca, także zwłaszcza czekolady. I na pierwszy ogień musimy Was poinformować o takim smaku, który jest w miarę nowy, bo przynajmniej na tym opakowaniu, które dostałyśmy, było napisane, że to jest smak roku. I dla mnie była to zupełna nowość. Tak, więc to jest smak Shogeten Lotus Biscoff. I może Ty opiszesz, co tam jest, nie wiem. No, jakby to tak powiedzieć, jest to czekolada, której nadzienie w środku... O, Jogi potwierdza. Jogi potwierdza. No ma smak tych takich ciasteczek korzennych. Tak, i pomyślelibyście, że będzie to za słodkie. Ja tak pomyślałam, ale tak nie było. Nie, według mnie to jest idealnie słodkie. Właściwie no można się tym tak nasycić. Tak, i też mogę opowiedzieć krótką historię tej czekolady, no bo wiadomo, jakoś tam musiałyśmy się podzielić. A dostałyśmy tylko jedną sztukę tej czekolady. Tak, dokładnie. No i jakby wiadomo, paczka przyszła do Karoliny, więc jakby pogodziłam się z losem, że no dostaną mi się jakieś spady. Nie, no żartuję. Wiecie, jak to jest, ale Karolina przyszła do mnie ostatnio na nagrywanie i mówi, że ta czekolada była tak dobra, że nie mogłaby jej zjeść sama i przyniosła pół, żeby było sprawiedliwie. No tak, bo chciałam po prostu, żebyśmy ją wspólnie tutaj zrecenzowały. Także jeśli w tym tygodniu macie zjeść jeden słodycz, to niech to będzie ta czekolada. Mamy już październik, myślę, że wszystkie jesieniary są gotowe do akcji, więc czy wyobrażacie sobie lepszy wieczór jak herbatka i czekoladka? Szczerze nie. Chociaż wiesz co, mogę sobie wyobrazić lepszy wieczór. Herbatka, czekoladka i trochę chipsów. I czy na zmianę. O mój Boże. No to teraz musicie głosować, czy jesteście Team Karolina, czy Team Karolina. To znaczy, ja myślę, że moje nawyki deserowe są chore, ale z drugiej strony ludzie jedzą na przykład czekoladę z paluszkami, czy tam nutellę z paluszkami. Więc może czekolada z chipsami solonymi wcale nie jest tak dziwna, jak mi się wydaje. No może nie. No i z racji tego, że nastała jesień, to już można bez wyrzutów sumienia przestać wychodzić z domu i oglądać całe wieczory, dnie, nie wiem, noce, seriale, filmy i czytać książki tylko, prawda? Można. No, to cieszę się. Cieszę się. No więc jak twoje oglądanie? Przyznam, że w zeszłym tygodniu mogłam pochwalić się bardziej ciekawymi chyba tytułami niż dzisiaj, ponieważ no w tym tygodniu minionym muszę przyznać, że zrobiłam coś kompletnie odwrotnego do tego, co powiedziałaś, bo dużo razy mi się zdarzyło wyjść z domu zupełnie. A właśnie, chciałam tutaj zwrócić uwagę, że Karolina wyszła chyba we wtorek lub w środę z domu wieczorem. Co się z tobą dzieje? No nie wiem, mi się wydaje, że jakoś tak, ja mam takie wrażenie, że ludzie teraz, przez to, że wrócili z wakacji, ludzie mam na myśli różnych znajomych, przez to, że wrócili z wakacji i żeby wydarzyło się coś miłego, musimy ogólnie długo poczekać, pewnie kolejne 10 miesięcy na lepszą pogodę, to jakoś tak może wszyscy sobie chcą to zrekompensować tym, żeby się jednak spotkać. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, bo nagle wszyscy zaczęli do mnie pisać. No albo proszę. Przypomnieli sobie o mnie może. Właśnie, przypomnieli sobie o twoim istnieniu, tak. No, ja w tym tygodniu niestety siedziałam w domu, dlatego że na początku tygodnia pracującego wydarzył mi się idiotyczny wypadek. A, tak. Siedząc na krześle przy biurku nie zauważyłam, że zdrętwiała mi noga i chciałam wstać, pójść po wodę i się wywróciłam i coś zrobiłam sobie ze stopą. Ona wydała jakiś dziwny dźwięk i potem przez kilka dni mnie bolała, więc dlatego starałam się nie chodzić za dużo. No, ale już jest okej. Okay. Ale już jest lepiej, tak. Czyli obeszło się bez wizyty na emergency. Tak. Nie, no nie było tak źle, wiesz, jakby mi, nie wiem, spuchła, zsiniała czy coś tam, nie, no to byłoby gorzej, to bym pojechała, ale tak to jest okej. Okay. No już kilka razy różne rzeczy sobie zrobiłam z nogami, kolanami, stopami, Bóg wie czym, także przeżyłam. Ale ja w tym tygodniu złamałam swoje postanowienie co do czytania i jak pamiętacie, w zeszłym odcinku mówiłam, że zaczęłam czytać Cień wiatru i książkę Anny Gacek na temat lat 90. i przyznam, że
jakoś obie ciężko mi szły, więc zupełnie postanowiłam je odłożyć na bok i przeczytałam inną książkę. I jest to książka Taylor Jenkins Reid. To jest tej samej pani, która napisała Siedmiu mężów Evelyn jakiejś? Jak to się... Chyba tak. I ona wydała książkę, która się nazywa Malibu Rising. Z tego co wiem, nie ma jej jeszcze w języku polskim. I akcja tej książki dzieje się w latach 80. i opowiada o rodzeństwie, dwóch chłopakach i dwóch dziewczynach i o 24 godzinach, podczas których dzieje się wielka impreza. O, ciekawe. I jak ona zmienia ich życie i ich relacje, powiedzmy. No i oczywiście w tej książce też są takie przebitki do przeszłości, jak doszło do tego dnia, w którym ma się dziać ta impreza. I czytało się to szybko, fajnie, wciągnęło. Można było troszeczkę polubić tych bohaterów albo ich znielubić. Także to podobało mi się. No i postanowiłam, jak skończyłam tą książkę, wrócić do Cienia Wiatru i teraz się tak wkręciłam, że ledwo mogłam się oderwać. O, widzisz, ja zauważyłam właśnie w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, że największe poruszenie wzbudził właśnie ten Cień Wiatru. Tak, tak. I naprawdę powiem ci, że pierwszy rozdział to mi się tak ciężko, czy tam drugi, no ten początek sam, jakoś tak ciężko mi to szło i nie mogłam się jakoś przemóc, dlatego stwierdziłam, że dobra, odłożę na chwilę, może wrócę. No i teraz jak ją znowu zaczęłam czytać, no to już jestem mocno wkręcona i chcę kontynuować, także to jest to, co zamierzam robić w sobotę. No, to fajnie. A propos wciągających lektur, to ja w tym tygodniu, a właściwie to chyba w 2 dni czy coś takiego, przeczytałam książkę Boginie Aleksa Mikaelidesa. Bardzo przepraszam, jeżeli wypowiedziałam to nazwisko źle. W każdym razie jakiś czas temu chyba pamiętam, że w podcaście mówiłam, że czytałam jego książkę pod tytułem Pacjentka. I to był taki no naprawdę psychologiczno-kryminalny thriller, taki wciągający, że no pochłonęłam go. No i teraz właśnie w październiku premierę ma jego druga książka pod tytułem Boginie. Więc to jest również taki, myślę, psychologiczny thriller. I generalnie tematyka jest bardzo ciekawa, bo jest tam wątek terapii grupowej i terapeutki. Jest tam bardzo mocny wątek takiej antycznej Grecji, więc z tego co rozumiem, to ma być trochę taki antyczny tam dramat czy tragedia, no nie? W sensie ta cała historia jakoś tak się kręci wokół tych wątków. Akcja się rozgrywa na uniwersytecie, gdzie właśnie studenci studiują literaturę klasyczną. No i wszystko to ma jakieś tam, wiecie, znaczenie. No i nie jest to sekretem, że są tam morderstwa. No i ta główna bohaterka oczywiście przeprowadza takie swoje śledztwo, żeby się dowiedzieć, kto te morderstwa popełnił. Ale muszę przyznać, że w zestawieniu z tą pierwszą książką jego, czyli tą pacjentką, jest to trochę mniej wciągająca. I tak jak w tamtej książce było bardzo dużo takich szczegółów, które można było wyłapać podczas całego trwania tej książki, które by wskazywało na to, kto co zrobił. W sensie, że czytelnik mógł jakoś tak sam tą zagadkę odgadnąć. To tutaj według mnie żadnych takich śladów nie było i nagle na sam koniec jest wielka akcja, wiesz. Więc ja troszeczkę nie lubię czegoś tego, że brakowało mi tutaj tej takiej przyczynowo-skutkowości. Że no bo to nie jest sztuka napisać jakąś taką szaloną historię, która po prostu się kończy jakąś węglą eksplozją, nie? Myślę, że ciekawiej jest właśnie takie jakieś znaki pozostawiać gdzieś tam od samego początku. Więc tego mi tutaj zabrakło, ale niemniej jednak jest to lektura wciągająca. Zwłaszcza dla takich fanów właśnie antyczno-greckich klimatów. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Także może teraz ja ją przeczytam. Zobaczymy. W tej liście, którą mam, to... Ale powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba to raportowanie co tydzień, co się przeczytało, bo jest jakaś motywacja. Także to jest bardzo fajne. No aż się stresuję, wiesz, że do następnego razu trzeba coś skończyć.
chociaż może będzie ciężko już teraz. Aż tak nie mam. I powiem Ci też, że po ostatnim odcinku, kiedy rozmawiałyśmy o serialu Sex Education, rozmawiałam o tym też ze znajomymi i okazało się, że jest to naprawdę temat, który dzieli po prostu. O. Tak, bo właśnie w tej grupie, w której o tym rozmawiałyśmy, były osoby takie jak ja, które na przykład i Ty, które uważały, że no ten sezon ich nie powalił, ale były też takie osoby, pozdrawiam oczywiście, które mówiły, że jak najbardziej, że bardzo im się podobało i że było mnóstwo świetnych momentów. I zastanawiam się, czy nie popełniłam oglądając, znaczy nie wycofuję się ze swojej opinii, żeby nie było. Dalej uważam, że jest to serial super, jest ważny, ale mógł być lepszy ten sezon. Ale zastanawiam się, czy nie popełniłam błędu oglądając tak dużo odcinków naraz. Bo ja to obejrzałam chyba, wiesz, tam na dwa razy. No, nie? A ja chyba na raz, no ale to jest cała idea Netflixa, żeby coś takiego zrobić. No tak, tak, ale właśnie wiesz, czy lepiej bym tego nie odebrała, jakbym sobie jakoś podzieliła tą przyjemność. No dobra, ale to już nie jest nasz problem. No oczywiście, że tak. Mówię ci tylko o tym, wiesz, co mi przyszło do głowy, bo się zastanawiałam, skąd to się bierze, że są takie, wiesz, skrajne opinie, ale dobra, nieważne, to takie moje popodcastowe rozkminy. No i niestety nie oglądałam nic za bardzo w tym tygodniu, poza tym, że nadal kontynuuję oglądanie serialu Superstore na Netflixie. Ale wróciłam do oglądania Kuchennych Rewolucji. No ja też. Tak. I tęskniłam, Magda jest super. Choć powiem, jeszcze tego czwartkowego odcinka nie widziałam, ale powiem, że czegoś mi brakuje jak na razie w tym sezonie. Jakieś takie trochę to wszystko nudne. Pierwszy odcinek był jakiś taki wzruszający trochę. Dziwnie, ale no nie wiem. Mam nadzieję, że się Magda trochę rozkręci. No ja oglądam na Playerze i oglądam już przed... Przedpremierowo, no. Mhm. Więc właściwie wczoraj, bo dzisiaj nagrywamy w piątek, to wczoraj musiałam do godziny 21:30 czekać, żeby się pojawił nowy odcinek dla mnie. Mhm. Czy tam później. Nie, chyba później niż 21:30. Tak, bo to musi się skończyć. Oczywiście, no wiesz, ja zaczęłam oglądać chyba tydzień później, bo ty zaczęłaś już tam wcześniej oglądać. Ja dopiero w tym tygodniu, no więc ja miałam kilka odcinków do nadrobienia. No, także dla mnie zaczęło się rozkręcać ostatnio, ale ciężko mi to powiedzieć, czy to już było w telewizji, czy nie, bo właśnie nie pamiętam. Ja się zastanawiam teraz, który odcinek mnie wzruszył, bo to chyba nie był pierwszy, szczerze mówiąc. Ja już też pomyliłam się. Dobra, nieważne. Któryś tam mi się podobał. Nie, w każdym razie było takie mocne, że tak powiem, pierdolnięcie, jak Magda przyszła do restauracji jakiegoś takiego młodego typa i od razu na dzień dobry wywróciła cały stół z zastawą i ta rewolucja się nie udała. To był chyba najlepszy odcinek w tym sezonie. Że takie gówno dają. No. Ja lubię, jak ona się bardzo denerwuje, a tutaj przez to, że ten COVID, bo to już jest właściwie chyba drugi sezon Kuchennych Rewolucji, gdzie jest COVID i cały w tych maseczkach chodzą, no to ona jednak się stara tym ludziom pomóc jakoś, nie? Przez tą pandemię. Jest taka milsza, mi się wydaje. No czasem tylko mam wątpliwości, oglądając Kuchenne Rewolucje, że jednak nie za dużo jest trochę czasami tego upokarzania tych ludzi, którzy prowadzą te restauracje. Nie mówię, że zawsze, ale przyznaj, że czasami się zdarza, że troszkę za daleko idzie ten, nie wiem, scenariusz, czy ktoś to wymyślił, czy akcja. No pewnie, ale takie są uroki tych programów właśnie. Tak. A jeszcze z takich rzeczy streamingowych to przypomniało mi się, że właściwie jedną rzecz, jaką mi się udało obejrzeć w tym tygodniu, był film. Bardzo dziwny. Film na Amazon Prime Video. Jakaś tam to jest ich produkcja, czyli to nowy film. Pod tytułem Kiedy nikt nie patrzy. I tutaj główną rolę gra ta obecnie znana i rozchwytywana aktorka Sydney Sweeney. Mhm. I z takich znanych osób to jeszcze tam gra Ben Hardy. Więc ogólnie taka obsada po prostu ładnych, młodych ludzi. Mhm. I ten film po angielsku się nazywa Voyeurs, czyli to nawiązuje, myślę, głównie do tego filmu Hitchcocka Okno na podwórze, nie? Że oni tam się podglądają z jakimiś sąsiadami. No i zapowiadało się to wszystko bardzo fajnie, ale potem przerodziło się to w thriller erotyczny. O nie! Czy nawet taki thriller, horror, nie wiem, to było tak dziwne. Ogólnie oceniłam chyba ten film na 4/10 na Filmwebie, ale z drugiej strony bardzo dobrze się przy nim bawiliśmy z moim chłopakiem oglądając to, bo to było tak absurdalne. No bo to jest tak, że czasami postanawia się, dobra, oglądamy dzisiaj jakiś film. No i zanim się przejrzy te wszystkie aplikacje streamingowe, no to mijają 2 godziny i już nie ma żadnego filmu do oglądania, bo trzeba iść spać.
Więc jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to możecie sobie to obejrzeć. Tylko dlatego to mówię. Ja jeszcze chciałabym się zwrócić z apelem, jeżeli ktokolwiek, kto jest odpowiedzialny za playera nas słucha, czy możecie dać opcję wyłączenia lektora w zmierzchu, bo ostatnio chciałam sobie obejrzeć po naszej rozmowie o zmierzchu. Jak sprzątałam, stwierdziłam, ach, puszczę sobie, bo wiedziałam, że tam jest. I jest ten lektor tragiczny. W sensie ja nie mówię, że pan lektor jest tragiczny, bo on nie jest, ale denerwuje mnie. No, było to dosyć przykre. Albo nie wiem, jakieś napisy, cokolwiek, błagam. Ale to znaczy, że reklamujesz po prostu zmierzch i jego dostępność na playerze, tak, bo dokładnie. Nie ma tego na innych aplikacjach. Nie ma tego na innych aplikacjach. Ja wiem, wybaczcie mi, to jest może mało ambitny film do oglądania, ale tak mi się śmiać chciało po naszej ostatniej rozmowie na temat zmierzchu, dygresji od dygresji, którą wrzuciłyśmy jako bloopersy dla patronów, że stwierdziłam, że muszę sobie obejrzeć, odświeżyć. Zwłaszcza, że przecież jakiś czas temu czytałam ten Midnight Sun, tą piątą część tam. A przy okazji powiem wam, że player bez reklam po prostu zmienia życie, bo dlatego teraz mi się nawet nie chce oglądać Kuchennych Rewolucji w telewizji, bo połowę czasu to są tam reklamy. A że ostatnio pani z playera była taka miła, że dała nam dostęp właśnie bez reklam, to ja teraz namiętnie z tego korzystam. I jeżeli macie taką możliwość, to polecam. Bo oglądanie Kuchennych Rewolucji ciągiem to jest zupełnie inna jakość. To jest to, tak. Ja wielokrotnie płaciłam za to. I jeszcze mamy jedno ogłoszenie społeczne. Jeżeli wśród naszych słuchaczy pracuje ktoś, kto zajmuje się Google AdSense, to bardzo byśmy chciały, żeby nam pomógł. Błagamy o pomoc, naprawdę, bo to już jest absurd. Tak, więc ostatnio na Instagramie szukałyśmy pomocy, niestety nie znalazłyśmy, więc może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto pomoże w związku z naszym kanałem na YouTubie. Tak, potrzebujemy pomocnej dłoni, albo nie wiem, chociaż palca, stopy, czegokolwiek, bo jest naprawdę, już nie potrafimy sobie same poradzić. No, ale poza tym zapraszamy na historię. Tak, i dziś ja zaczynam. I dziś opowiem historię, która rozpoczęła się w 2004 roku, a dokładnie 15 listopada, kiedy to 52-letni pan Peter Porco nie zjawił się w pracy, co było dość dziwne. Ten pan był prawnikiem, pracował w sądzie. W miejscu jego pracy bardzo zdziwili się, że nie przyszedł, dlatego że był bardzo obowiązkową osobą i nigdy takie rzeczy mu się nie zdarzały. Ktoś z jego otoczenia udał się właśnie do domu, w którym mieszkał z żoną Joan Porco. I ta osoba bardzo się zdziwiła, dlatego że gdy przybyła na miejsce, drzwi od domu były uchylone, a na stopniu, który prowadził do środka domu, były krople krwi. Po wejściu do domu widok był straszny. Wszędzie była krew, a Peter Porco leżał przy schodach, które prowadziły na piętro domu, niestety już martwy. Pod nim była kałuża krwi, całe to miejsce zbrodni wyglądało po prostu strasznie. Na piętrze w ich sypialni leżała jego żona, Joan, i jeszcze żyła. Oboje zostali zaatakowani siekierą w głowę i w twarz. Kiedy policja przyjechała i pogotowie na miejsce, oczywiście od razu zaczęli ratować tą kobietę, tą panią Joan, i w Forensic Files, bo jest też odcinek Forensic Files na ten temat, na przykład mówią coś takiego strasznego, że tam ratownicy próbowali szukać jej ust, żeby nałożyć jej maskę tlenową, wiesz, że jej twarz była tak zmasakrowana, że to po prostu jakieś niewyobrażalne. A właśnie obok pani Joan na łóżku leżała siekiera, której użyto do zaatakowania małżeństwa. Detektyw, który zajmował się tą sprawą, kiedy zobaczył, że pani Joan żyje i jeszcze w jakiś sposób reaguje na polecenia ratowników medycznych, podszedł do niej i zaczął zadawać jej pytania. Dlatego, że gdy wszedł na miejsce zbrodni, szybko, wiesz, po paru minutach zauważył, że była to najprawdopodobniej zbrodnia popełniona przez kogoś bliskiego rodzinie, tak? Kogoś z ich kręgu towarzystwa. Dlatego, że w drzwiach był klucz, który państwo Porco trzymali gdzieś tam ukryty w doniczce na kwiaty. Mhm. Wiesz, tak na wszelki wypadek. Poza tym z domu nic nie zginęło. Torebka pani Joan, wiesz, wszystkie, nie wiem, jakoś tam, jakieś tam elektronika, kosztowności, które mieli w domu, nic nie zginęło. No więc nie był to motyw rabunkowy. A poza tym, któryś złodziej przychodzi i atakuje w twarz siekierą.
To nie jest jakiś... No nie wiem. Raczej ktoś, kto jest bardzo zły. No właśnie. Więc pan detektyw podszedł do Joan, kiedy zajmowali się nią ratownicy i zadał jej pytanie, czy zrobił to ktoś z rodziny. No i ona wtedy miała niby pokiwać głową, bo oczywiście nie mogła mówić, tak? Najpierw odpowiedziała, że tak, słyszy go, rozumie i tak dalej, no i potem pokiwała głową. Następnie on zapytał się, czy był to jej syn Jonathan. Ona pokiwała głową, że nie. Potem zapytał się, czy był to jej syn Chris, a ona pokiwała głową, że tak. No. I teraz, bo to właśnie, małżeństwo miało dwóch synów, starszego Jonathana, który miał w tamtym momencie bodajże 23 lata i młodszego Chrisa, który miał lat 21. Jonathan należał do marynarki i był gdzieś tam w jednostce, w której służył, natomiast Chris studiował na Uniwersytecie Rochester. No i oczywiście tą panią Joan czym prędzej zabrano do szpitala, czy musieli ją poddać różnym tam zabiegom, operacjom i tak dalej. No, a policja zajęła się dokładniej miejscem zbrodni. Kiedy przeszli ten cały dom, przeanalizowali wszelkie ślady, zorientowali się, że stało się coś bardzo dziwnego. Pan Porco został zaatakowany siekierą, tak jak wcześniej wspomniałam, i miał na ciele kilkanaście ran od tej siekiery. W zasadzie nawet nie na ciele, tylko to wszystko było w okolicach głowy i twarzy. Z kolei Joan dostała siekierą tylko 3 razy, więc może dlatego udało jej się przeżyć. Nie wiem, to był jakiś cud po prostu, no wyobrażasz sobie? Nie. I prawdopodobnie sprawca zaatakował najpierw Petera, potem Joan, a Peter potem jeszcze ocknął się, wstał, ubrał się, bo znaleźli ślady, które miał pod ubraniami i chodził po domu. Przecież to jest niemożliwe. Tak, no i oczywiście oddano jego ciało do autopsji i stwierdzono, że gdy dostał tą siekierą w głowę, to jedna z warstw mózgu dostała, więc ona jakby nie pracowała dobrze, on nie kojarzył, jakby coś, jakby, wiesz... No. I nie odczuwał na przykład bólu, ani coś nie takiego. Nie widział, tak, co się z nim dzieje, jakby ponoć nawet poszedł do łazienki i umył zęby. O mój Boże. On po prostu wstał i zaczął wykonywać swoją poranną rutynę, czyli to, co było jakby jego taką drugą naturą, jak to nazywali w tych dziwne. Właśnie Forensic Files. Poszedł do kuchni, zaczął wyciągać rzeczy ze zmywarki, zaczął robić sobie śniadanie, wyszedł po gazetę. Stąd krople krwi prawdopodobnie na wejściu do domu. I też podejrzewano, że on mógł zamknąć się na dworze przez przypadek i dlatego automatycznie sięgnął po kluczyk do skrytki, czyli w tej doniczce, w której trzymali, i sobie drzwi otworzył i się wpuścił do środka. A potem z powodu utraty krwi po prostu upadł przy schodach i umarł. Bardzo dziwne. I dlatego właśnie po całym domu była rozniesiona krew, bo on chodził i krwawił wszędzie. Wyobrażasz sobie, no po prostu szokujące. Policjanci zauważyli, że alarm antywłamaniowy, który był w domu, został zniszczony, a w zasadzie ten panel, tak, do włączania i włączania alarmu. Poza tym stwierdzono, że siekiera, której użyto do zabicia pana Petera i zaatakowania Joan, została zabrana z garażu małżeństwa. Okno garażu miało taką siatkę, która została przecięta. Poza tym sprawca przeciął też przewód od telefonu, to znaczy linię telefoniczną przeciął na zewnątrz. Po oględzinach tego miejsca zbrodni, po tym jak zabrano Joan do szpitala, policja zabrała się za poszukiwanie Chrisa Porco. Nie mogli go jednak znaleźć, a Chris w końcu sam zgłosił się na policję, po tym jak zadzwoniła do niego jakaś dziennikarka, prosząc go o komentarz w sprawie śmierci rodziców. On wtedy zadzwonił na policję i powiedział, że dostał taką wiadomość i w ogóle o co chodzi, co się dzieje. Na co osoba, która odebrała telefon, powiedziała, że nic mu nie może powiedzieć, ale oddzwonią do niego. No i tak też zrobili. No i gdy oddzwonili, potwierdzili, że niestety jego ojciec Peter umarł, a jego mama jest w ciężkim stanie w szpitalu. Aha, i on twierdził, że nic o tym nie wie. Tak. Poinformowano też o tym jego brata, który był w tej jednostce wojskowej, o której wcześniej wspominałam. Chris jak najbardziej współpracował z policją, przyjechał, opowiadał im wszystko, co chcieli, natomiast oczywiście twierdził, że jego w ogóle w tym domu nie było i on nie ma z tym nic wspólnego. Powiedział, że całą noc spędził w akademiku. Zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek mieć wspólnego ze śmiercią rodziców i w ogóle nigdy w życiu by im nic nie zrobił. Powiedział, że miał spać na kanapie w akademiku. On należał w ogóle do jakiegoś braterstwa i twierdził, że na pewno ktoś go tam widział. Kiedy policja rozmawiała z tymi kolegami, niestety nie byli oni w stanie potwierdzić wersji kolegów. No, byli tacy, którzy nawet twierdzili, że jego tam nie było, gdzie mówił, że spał.
Policja postanowiła skonfiskować wszystkie rzeczy Chrisa, na których mogły być jakieś ślady zbrodni, w tym jego samochód, który był dosyć oryginalny, dlatego że był żółtym jeepem. Mhm. No, żółty troszkę się rzuca w oczy, nie? Tak bym powiedziała. Nie widzę często żółtych samochodów. Plus oczywiście wszystkie jego ubrania i tak dalej. No ale kiedy zabrano się za przeszukiwanie tego samochodu, nie znaleźli nic, jakby żadnych śladów zupełnie. Też nie znaleźli żadnych zakrwawionych ubrań, nie znaleźli żadnych jego śladów na miejscu zbrodni, tak? No zupełnie nic. No więc policja, nie mając żadnych dowodów, a ten detektyw cały czas trzymał się tej wersji, że musiał zrobić to ktoś bliski rodzinie, no a jeszcze matka wskazała Chrisa jako sprawcę tego czynu, no to postanowili przejrzeć monitoring właśnie na kampusie i dookoła tego uniwersytetu. No i w ten sposób znaleźli samochód Chrisa na kampusowym parkingu około godziny 22:30. Następnie o 22:36 był on już w innym miejscu, niedaleko. No i widząc, w którą stronę pojechał Chris, policja jakby wyznaczyła taką drogę, którą mógł pojechać, żeby dojechać do domu swoich rodziców. O 22:45 miał podjechać do takiej budki, gdzie dają bilety, wiesz, na drogę, nie? Na przykład jak na autostradzie są. Na bramkach. Dokładnie, dziękuję. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tak, do takich bramek. I policja znalazła jakiegoś pracownika właśnie, który zapamiętał, że podjechał jakiś młody mężczyzna żółtym jeepem z dużymi kołami. Potem to samo o 1:51 policja znalazła jakąś kobietę, która właśnie pracowała też na tych bramkach przy wjeździe do Albanii, a miało być to, czy jest to, niedaleko miejsca, gdzie mieszkał Peter i Joan. Poza tym w Forensic Files mówili też, że policja znalazła jakiś bilet właśnie z tych bramek, na którym znaleźli ślady, które po zbadaniu w dużej mierze pozwoliło im to stwierdzić, że to był bilet Chrisa. Tam wiesz, że był na tych bramkach, tak? Że to miało być kolejne potwierdzenie. Ale nigdzie indziej tej informacji nie widziałam, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale z drugiej strony jak Forensic Files mogłoby kłamać, prawda? No. Nie wiem. Nie wyobrażam sobie tego. Przyjrzeli się też sprawie alarmu i okazało się, że poza tym, że został zniszczony, to zanim został zniszczony ten panel do włączania i wyłączania alarmu, ktoś wpisał kod, który był znany tylko w zasadzie najbliższej rodzinie, tak? Kto rozdaje kod do alarmu przypadkowym ludziom, prawda? Mhm. Tak. No i ponoć rozbrojono alarm przy użyciu tego kodu, a następnie został on zniszczony. Ale sprawca nie pomyślał, że to nie na tym panelu przechowane są informacje, kiedy kto włączył i wyłączył alarm, tylko w skrzynce, która znajdowała się w piwnicy. No ale już tą skrzynką się nie zajął, bo o tym prawdopodobnie nie wiedział. I na tej podstawie policja mogła ustalić, że ten alarm został wyłączony około godziny 2:15 rano. Hmm. Czyli pasuje idealnie ten syn. Dokładnie. No i oczywiście policja musiała założyć jakąś wersję wydarzeń i stwierdzili, że właśnie Chris mógł przyjechać, miałby na to czas, bo z jego szkoły do domu rodziców to była droga około 3 godziny miała trwać. Przyjechał, rozbroił ten alarm, następnie poszedł do garażu, chwycił siekierę, a potem udał się do pokoju swoich rodziców. Przed godziną 5 rano firma telekomunikacyjna zarejestrowała uszkodzenie linii telefonicznej właśnie przy tym domu, o czym wcześniej wspominałam. I oczywiście policja też we wczesnych godzinach porannych tam sprawdzała monitoring w okolicach miejsca, gdzie mieszkał Chris. No i oczywiście ponownie zobaczyła, że kamera zarejestrowała go około godziny 8:30 ponownie w okolicach kampusu. Ale problem był taki, że te kamery na mało im się zdały, bo oczywiście zobaczyli na nagraniach żółtego jeepa, ale jak się okazało, tych jeepów wcale nie było tak niewiele, więc no nie mieli pewności, że był to jeep Chrisa, dlatego że nie mieli na nagraniach ani rejestracji, ani twarzy kierowcy. To nie jest CSI, tak? Tam nie ma przybliż i wszystko widać. Ale dzięki swojej spostrzegawczości na samochodzie zauważyli naklejkę, która była przyklejona, wiesz, jeepy mają z tyłu takie koło zapasowe, nie? Mhm. No. To właśnie tam zauważyli naklejkę, która była widoczna też na nagraniu, a także jakąś plamę z błota, która była jakoś tak umiejscowiona, że dobrze ją było widać i była dosyć specyficzna. I na tej podstawie policja stwierdziła, że musiał to być właśnie jeep Chrisa. Poza tym
Znalazł się też jeszcze jeden świadek i był to mężczyzna, który mieszkał niedaleko Joan i Petera i jechał około godziny 4 rano do pracy. Kiedy jechał do pracy, na podjeździe Petera i Joan zauważył żółtego jeepa, który był mu znajomy. To od tego trzeba było zacząć. Tak, to, ale właśnie widzisz, tak mnie zainspirowali w jednym z programów, żeby to zostawić na koniec. Okay. Zresztą policja najpierw szukała dowodów, że Chris w ogóle opuścił kampus, tak? Mhm. Więc domyślam się, że dlatego najpierw zajęli się przeglądaniem monitoringu, no bo pewnie też było tego dużo bardzo, tak? Kiedy Joan zaczyna dochodzić do siebie, stwierdza, że w zasadzie to ona w ogóle nie pamięta nic, co tam się działo tamtej nocy. Zupełnie nie wie, ale jest pewna, że jej syn nie mógł zrobić czegoś takiego. No i policja jest trochę w kropce, no bo jakby to wszystko się zaczęło przez potwierdzenie Joan, że był to ktoś bliski i był to jej syn. Detektywi, którzy byli na miejscu i ratownicy, twierdzili, że ona kontaktowała, jakby że wiedziała, co się do niej mówi, bo reagowała. Ale do tego jeszcze wrócę za chwilę. I w ogóle ona się tak sprzeciwiała temu wszystkiemu, że wystosowała oświadczenie do prasy, w którym mówi, że jej syn absolutnie nie zrobił tego, że ona jest tego pewna, mimo że nic nie pamięta i prosi policję, żeby w końcu zajęła się szukaniem prawdziwego sprawcy. Hmm. No wiem. Ale z drugiej strony ona przecież taką traumę przeszła, to by było normalne, żeby wyparła z pamięci to, że jej syn chciał ją zamordować siekierą. No ale tak jak mówię, do tego jeszcze wrócę za chwilę, natomiast według policji i prokuratury zebrali tyle dowodów, że 4 listopada 2005 roku oficjalnie oskarżyli Chrisa o morderstwo ojca i usiłowanie morderstwa matki. On oczywiście najpierw trafił do aresztu, natomiast wkrótce wyszedł za sprawą znajomych, przyjaciół i rodziny, dlatego że oni wszyscy postanowili pomóc mu wyjść za kaucją. Oczywiście domyślam się, że tutaj jego mama grała jakby pierwsze skrzypce w organizowaniu tej zbiórki i było wiele osób, które wypowiadały się o nim pochlebnie, które mówiły, że on absolutnie nie mógł tego zrobić, że był dobrym człowiekiem, że miał dobre serce, że muchy by nie skrzywdził i tak dalej, i tak dalej. Ach, wcześniej jeszcze miałam powiedzieć wam, zapomniałam, przepraszam, że Chris w pewnym momencie powiedział, że tak, owszem, on wyszedł właśnie z tego kampusu, ale tylko dlatego, żeby przeparkować samochód, dlatego, że nie mógł tam stać chyba, że tam nielegalnie by stał. I dlatego wyszedł i to auto przeparkował, no ale że potem wrócił, położył się spać na kanapie. No ale tak jak wcześniej wspominałam, żaden z tych kolegów nie był w stanie potwierdzić tego, że on spał na tej kanapie. 19 miesięcy po morderstwie zaczyna się proces, no i tutaj mama z synem wchodzą do sądu, wiesz, razem, tak? Ojej. Ta mama cały czas go wspierała. W ogóle co za biedna kobieta, to co ona przeszła, dostać siekierą po prostu w głowę 3 razy. No oczywiście musiała przejść wiele zabiegów, jej twarz była zdeformowana, ale funkcjonowała absolutnie normalnie, także musiała mieć też ogromną wolę walki w sobie, żeby przejść coś takiego i samo to, że przeżyła, tak wszyscy nazywali to cudem. No i tutaj pojawia się świadek, lekarka, która zajmowała się Joan po tym strasznym zdarzeniu i ta kobieta twierdziła, że Joan jej zdaniem nie była w stanie pamiętać, co się wydarzyło po dostaniu siekierą 3 razy w głowę. Bezpośrednio po tym, jak to się stało i jak detektyw zadawał jej pytania, ona tam kiwała głową, tak nie. Powiedziała, że owszem, wcale jej nie dziwi, że Joan mogła reagować na polecenia jakieś, które wydawał jej ratownik, natomiast pamiętać to, co było przed chwilą po takim urazie, to już jest inna sprawa. Jej zdaniem było to niemożliwe. W sądzie pojawili się też właśnie ratownicy, którzy mówili, że ich zdaniem no ona sprawiała wrażenie osoby, która absolutnie kontaktowała i wiedziała, co się do niej mówi i reagowała. Do sądu wezwano na świadków też kolegów z uniwersytetu, Chrisa. W ogóle Chris idąc do sądu, przynajmniej z tego, co mówił dziennikarzom, był pełen nadziei, wierzył, że sprawiedliwości stanie się zadość, a oczywiście wszyscy mu uwierzą. Jest nawet taki program, to 48 Hours chyba się nazywa i tam jest odcinek właśnie o tej sprawie też i prowadzący tego programu przychodzi na imprezę urodzinową Chrisa. I tam Chris też opowiada o tym, jakie jest jego nastawienie przed procesem. Ojej, dziwne. Tak, tak. No i kiedy ci koledzy z uniwersytetu przychodzą składać zeznania,
No to okazuje się, że Chris nie był do końca taki, jaki mówił, że jest. Dlatego, że tak, po pierwsze, większość z nich nie była w stanie potwierdzić jego wersji wydarzeń, że gdzieś tam spał na kanapie. Po drugie, wielu z nich też wypowiadało się o nim średnio pochlebnie. Jak się okazało, Chris kłamał kolegom. Mówił, że miał nie wiadomo jak zamożną rodzinę z posiadłościami w wielu miejscach, wiesz, jakąś tam babcię, która miała nie wiadomo ile ziemi, domy na jakichś egzotycznych wyspach i tak dalej. No, co oczywiście było nieprawdą. Policja dotarła też do korespondencji mailowej Chrisa i w jego skrzynce znaleziono maile od jego taty, Petera, który napisał, dlatego że Chris nie odbierał telefonu od swoich rodziców, w zasadzie chyba od nikogo. A jak do tego doszło? No, Chris oszukiwał. Jego ojciec dowiedział się, że Chris podrobił jego podpisy i w ten sposób wziął pożyczkę na samochód swojego pięknego żółtego Jeepa. I również zaciągnął pożyczkę w wysokości 31 tysięcy na czesne za szkołę. I z tą szkołą to też był hit, dlatego że on dostał się na ten Uniwersytet Rochester. Następnie z niego wyleciał, czy też to został zawieszony ponoć, bo nie uczył się, nie szło mu tam dobrze, nie wiem, nie przychodził na zajęcia, cokolwiek. I poszedł do tak zwanego tego Community College. Miał się poprawić i wtedy mógłby mieć szansę, żeby na ten uniwersytet wrócić. Ale zamiast to zrobić, to kłamał wszystkim dookoła, każdemu opowiadał inną wersję i po końcu podrobił papierek i udało mu się jakimś cudem wrócić na uniwersytet, mówiąc rodzicom, że nie muszą płacić za niego czesnego, dlatego że uniwersytet popełnił pomyłkę i dlatego go zawiesili. Wiesz, jakieś absurdy po prostu. W jakimś jednym z artykułów przeczytałam. I nie wiem, czy to prawda, ale w sumie pasuje to niestety do Chrisa. I w tym mailu ojciec był wściekły i ogólnie bardzo zawiedziony zachowaniem Chrisa. A mimo to w ostatnim mailu, jaki napisał w ogóle do swojego syna, napisał, że zapłacił mu w końcu za czesne, bo nie dość, że Chris wziął pożyczkę na to, żeby zapłacić za uniwersytet, to jeszcze za niego nie zapłacił, tylko te pieniądze chyba przebimbał na coś innego. Gdzieś też wyczytałam, że bawił się na przykład w sprzedawanie rzeczy na eBayu, które wcześniej ukradł chociażby swoim rodzicom, dlatego że detektyw, który prowadził sprawę morderstwa Petera i usiłowania morderstwa Joan, znał ich sprzed kilku lat za sprawą właśnie kradzieży laptopów, które potem okazało się, że to Chris je ukradł. I jeszcze próbował je sprzedawać na eBayu, oszukując ludzi, czyli biorąc od nich pieniądze, a nie płacąc im, nie wysyłając im tych rzeczy, które im sprzedał. I mimo tego wszystkiego, ojciec Petera napisał do niego, że już mu zapłacił za ten semestr i porozmawiają, jak przyjedzie na święto dziękczynienia. Czyli i tak mu wybaczali. On mógł robić cokolwiek, a oni i tak mu wybaczali, więc no złoci rodzice, tak? Oczywiście oskarżyciele i obrońcy kłócili się o te nagrania z monitoringu, bo obrona twierdziła, że to niczego nie dowodzi, no fajnie, żółty Jeep na nagraniu, no i co? No pojeździł sobie, no i co? Natomiast oczywiście oskarżyciel miał tutaj inne zdanie. Przedstawili ławie przysięgłych ten cały bieg wydarzeń, który sobie założyli, wymyślili na podstawie dowodów, które znaleźli. Oczywiście pojawili się też świadkowie, którzy pracowali na bramkach i oni opowiedzieli, że tam widzieli jakieś żółte auto, które było Jeepem z dużymi kołami. A obrońcy twierdzili, że te wszystkie dowody są nic nie warte i w zasadzie to zabójcą może być osoba, której odcisk palca znaleziono na słupie, na którym były kable, wiesz, ta linia telefoniczna, która została przecięta, nie? Jakiś tam randomowy odcisk i on nie należał do nikogo z rodziny. Ani tam, nie wiem, do żadnych pracowników, dlatego obrona stwierdziła, że to może być odcisk mordercy i nikt się tym nie zajął. No i w sumie może coś w tym jest. Mówili też, że jeżeli Chris zaatakowałby swoich rodziców siekierą, no to na pewno byłyby gdzieś na nim czy na jego rzeczach ślady krwi. No i to też fakt, prawda? Prawie. Kilka razy zamachniesz się siekierą, no to krew niestety odpryskuje, tak? Natomiast tutaj oskarżyciel twierdził, że Chris miał wystarczająco dużo czasu, żeby się ogarnąć. No, też tak sądzę. No. Sam Chris nie zeznawał, natomiast zeznawała jego mama, która powiedziała, że jej zdaniem jest on absolutnie niewinny, że nie mógłby czegoś takiego zrobić, nigdy by nikogo nie skrzywdził. Powiedziała, że nie pamięta, co się wydarzyło, no ale właśnie, że Chris na pewno nie jest winny temu wszystkiemu. Ogólnie cały ten proces trwał 7 tygodni, było tam kilkudziesięciu świadków, a obrady ławy przysięgłych trwały dość krótko, dlatego że wrócili z werdyktem jednogłośnym po 6 godzinach i uznano Chrisa winnym wszystkich zarzutów. W tym programie 48 godzin wypowiadają się też właśnie ci ludzie, którzy byli w ławie przysięgłych i mówili, że oni chcą, żeby matka Chrisa wiedziała, że jej
przytaknięcie detektywowi nie miało nic wspólnego z tym werdyktem, no bo ona się gdzieś tam czuła winna, że swojego własnego syna wsypała i że te dowody, które przedstawili w postaci właśnie tych nagrań, tego biegu wydarzeń, tak, że wszystko się zgadzało czasowo, plus te nagrania i tak dalej, że to wszystko miało dla nich większy sens niż to, co mówiła obrona. I dlatego właśnie skazali Chrisa na minimum 50 lat pozbawienia wolności. No i stwierdzili też, że on nie miał prawdziwego alibi, bo nikt nie był w stanie tego potwierdzić. Owszem, byli ludzie, którzy na przykład potwierdzali jego obecność na kampusie rano, ale to on już by zdążył wrócić niestety, prawda? Mm-hmm. Chris oczywiście wielokrotnie apelował, natomiast na nic mu się to zdało. I w 2013 roku pojawił się też film telewizyjny, Lifetime zrobiło film telewizyjny właśnie na temat sprawy Chrisa. Natomiast i on, i jego mama próbowali powstrzymać puszczenie, a potem dalsze powtarzanie, wiesz, dalszą emisję tego filmu. No ale to też im się nie udało. W tym wszystkim najbardziej szkoda mi jest tej mamy. Jak sobie przypominam, jak opowiadali w tych programach, które widziałam, że jak przyjechali ratownicy, to widzieli jej mózg. Tak miała strasznie rozwaloną głowę. I potem jeszcze przeżyła taką traumę psychiczną po prostu. I jeszcze żyjąc w przeświadczeniu, że ona przyczyniła się do nieszczęścia jej dziecka. Nie wyobrażam sobie, jakie to musi być uczucie po tym, jak straciła męża w tak brutalny, okropny sposób. Ale z tego, co rozumiem, to nadal spotyka się z synem, odwiedza go w więzieniu, rozmawia z nim i tak dalej. Wiesz, wiele wskazuje na to, że on to zrobił. No i właśnie tutaj, jaki był motyw? Stwierdzono, że motywem oczywiście były pieniądze, dlatego że Joan i jej mąż Peter mieli wykupioną policję ubezpieczeniową. A że Chris, z tego, co zrozumiałam, był oszustem i miał bardzo duże długi. No pewnie. Mógł widzieć to jako jakiś, wiesz, swój ratunek, tak? Nie wiem, może był zły na rodziców, może, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W jednym z programów, już nie pamiętam w którym, chyba w tym 48 godzin też, bo on był zdecydowanie dłuższy niż Forensic Files, puszczali też fragment nagrania, jak Chris dzwoni na policję po tym, jak zadzwoniła do niego dziennikarka, nie? Żeby dać mu znać, że... W zasadzie to nie, żeby dać mu znać, tylko żeby się go zapytać o komentarz na temat śmierci jego rodziców, no to muszę powiedzieć, że jest bardzo spokojny. W ogóle był spokojny, rozmawiając na ten temat z dziennikarzem, będąc w więzieniu, właśnie jakieś te nagrania telefoniczne. No, potrafił zachować spokój i był taki bardzo, bardzo opanowany. Ale wiadomo, tak jak już rozmawiałyśmy wielokrotnie, no ciężko powiedzieć, żeby był dobry sposób reakcji na cokolwiek. No nie wiem, a ty co myślisz? No ja sądzę, że to jest za duży zbieg okoliczności, żeby nagle jakaś inna, zupełnie randomowa osoba miała taki sam samochód jak syn dwójki, która była zamordowana. No tamta pani nie została zamordowana, ale tak. Chodzi mi o to, że na który był atak. Że to jest za duży zbieg okoliczności i chyba w każdej szkole detektywistycznej pierwszy krok jest taki, żeby przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu. No niestety, no zwłaszcza w przypadku takiego ataku, no ja w ogóle, ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak można wziąć siekierę i zacząć walić kogoś w głowę. No ogólnie dziwny dobór też narzędzia zbrodni, bo to taka, no mówiąc bardzo zbyt może dosadnie, jest to strasznie taka brudna robota. No tak, tak, znaczy w ogóle, w ogóle też celowanie w głowę, w twarz, jeszcze siekierę, nawet, przepraszam, ja nie mówię, że celowanie gdzie indziej jest dobre, tylko po prostu nie ale jestem w stanie... Ale wiesz jeszcze, że siekiera, jak się używa do drewna, to ona przecież się wbija. To nie jest tak, że ona, możesz ją normalnie podnieść i... Tak. No wiesz, o co chodzi. Tak. Więc to musiało naprawdę kosztować kogoś bardzo dużo siły... energii, żeby coś... No nie wiem. To był bardzo dziwny atak. Jedyne, co wydaje mi się mogłoby wyjaśnić całą tą sytuację na jego korzyść, było to, gdyby ktoś go chciał wrobić. Tylko jaki ktoś by miał cel w tym, bo obca osoba by przecież pieniędzy z ubezpieczenia nie dostała. Więc no nie, tutaj nie widzę żadnego innego rozwiązania. No właśnie, jeszcze a propos tej siekiery była jedna tutaj taka ciekawostka, że też stwierdzono, że policja nie zbadała jednego ważnego tropu, a mianowicie w rodzinie Petera Porco miał być jakiś mężczyzna, który nazywał się Frank Porco, który mógł chcieć się zemścić na osobach pracujących w sądzie, w tym na Peterze, dlatego że został skazany, oczywiście poszedł do więzienia, a był to mężczyzna, który należał do rodziny Bonanno, która oczywiście jest jedną tam z tych pięciu rodzin mafii w Nowym Jorku.
Aha, no i właśnie, a propos tej siekiery, to chodziło o to, że on niby miał mieć ksywę The Fireman, czyli strażak. No a siekiera to niby jakoś tam jest atrybut strażaka, powiedzmy, tak? No jakoś nie widziałam strażaka z siekierą, właśnie. Tylko raczej z jakąś taką sikawką. No właśnie, także to jest wszystko takie, powiedziałabym, grubymi nićmi szyte. Nie, mało no nie mnie wiem. To przekonywało. Poza tym... Strażak z siekierą? No... Chociaż z drugiej strony na przykład też Chris sam podkreślał, że czy byłby tak głupi, jak już zadał sobie tyle trudu, żeby pojechać pod dom rodziców najbardziej rozpoznawalnym autem, jakie tylko przyszło komukolwiek do głowy. No ale to była zbrodnia w afekcie, no więc właśnie. Nie myślał trzeźwo. No bo chyba nie zaplanował za bardzo, chociaż ja wiem, dobra, ciężka sprawa. No wiadomo, są jakieś tam mini wątpliwości, ale ja ogólnie też się przychylam niestety temu, że to zrobił. Chociaż bardzo mi jest przykro, jak myślę jego mamie biednej, naprawdę. A z drugiej strony to też może być kwestia wszystkich źródeł, które na ten temat czytałam i widziałam, których swoją drogą nie ma aż tak dużo. I to może one mnie tak bardziej, wiesz, w tą stronę pchnęły. To znaczy rozumiem, że śledztwo było prowadzone tylko w jego kierunku. No raczej tak, no bo no, tam nie mieli żadnych innych... Podejrzanych. Tak. To ja dzisiaj opowiem historię troszkę nietypową, nie chwaląc się. Opowiem wam o małżeństwie Betty i Barneya Hills. Oni mieszkali w miasteczku Portsmouth w stanie New Hampshire. Barney urodził się w roku 22 i pracował na poczcie, a Betty była pracownikiem socjalnym. Ona urodziła się w roku 19, więc była od niego parę lat starsza. Oni byli dość takim aktywnym małżeństwem, udzielali się w lokalnej społeczności. Byli na przykład członkami organizacji NAACP, to znaczy Organizacji Obrony Praw Obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, która została utworzona jako międzyrasowe przedsięwzięcie na rzecz sprawiedliwości dla Afroamerykanów. Barney również zasiadał w lokalnym zarządzie Komisji Praw Obywatelskich. I oni się udzielali w tych wszystkich organizacjach, ponieważ Barney był czarny, a Betty była biała. I historia, którą opowiadam, dzieje się w latach 60., a wtedy jednak takie pary należały do mniejszości. Więc ja opowiem o tym, co wydarzyło się 19 września 1961 roku, kiedy to Barney i Betty wracali z wakacji. Mieli wakacje w Kanadzie i wracali z Montrealu w stronę swojego domu do Portsmouth. Postanowili po prostu jechać przez noc, bo wyruszyli około 10 wieczorem i myśleli, że zajadą do siebie do domu około 3 nad ranem. Z tego, co gdzieś tam czytałam, to chyba już skończyła im się kasa, no i za bardzo nie mieli jak się w podrodze zatrzymać, więc postanowili, że będą jechać w noc. Jadąc autostradą przy miasteczku Lancaster w stanie New Hampshire, Betty zauważyła na niebie jasny punkt. Wydawało się jej, że może to jest jakaś spadająca gwiazda, ale to było dość dziwne, bo spadała do góry nogami. Czyli jakby spadała do góry. I z czasem ten jasny punkt stawał się coraz większy i zmierzał w ich kierunku. Jej mąż Barney prowadził w tym czasie samochód. No i on pierwotnie tego nie zauważył. Ale Betty zaczęła panikować. Niepokoiła się tym czymś. No jest to dosyć dziwne, przyznam, nie widziałam nigdy czegoś takiego. I poprosiła, żeby się zatrzymał. Oni jechali już parę godzin. Jechali w ogóle w samochodzie z pieskiem o imieniu Delsey. Więc Barney stwierdził, że okej, zatrzymam się i przy okazji wyprowadzimy psa. I to było dokładnie przy drodze Daniel Webster Highway w Lincoln. W samochodzie mieli lornetkę, przez którą Betty zauważyła dziwnie ukształtowany, latający statek. Uważasz, że to jest śmieszne? Ten statek, czy tam pojazd, błyskał światełkami i dla niej to wyglądało, jakby on tak frunął przez księżyc. A tak się składa, że siostra Betty podobno rok wcześniej widziała na własne oczy statek UFO, więc Betty skojarzyła, że może to jest to samo, że może ona widzi właśnie statek kosmiczny.
Więc potem lornetkę przekazała Barneyowi i jemu się wydawało, że widzi po prostu jakiś samolot pasażerski, ale szybko zmienił zdanie, jak zobaczył, że ten latający obiekt obniża się i zmierza coraz bardziej w ich kierunku. Państwo Hills byli wystraszeni, szybko wsiedli do samochodu z zamiarem ucieczki z tamtego miejsca, no bo bali się, że ten dziwny samolot zaraz jakoś tam w nich uderzy. Albo ich porwie. Tak. Więc wjechali na taką wąską, opuszczoną drogę, przechodzącą przez teren górzysty i taki zalesiony. To był środek nocy, byli sami na tej drodze i w ogóle w całej okolicy. I jadąc przed siebie, obserwowali ten spodek, który cały czas leciał w ich kierunku. W pewnym momencie zauważyli, że ten obiekt przeleciał nad restauracją i nad jakąś wieżą sygnałową na szczycie Cannon Mountain. I ten obiekt w końcu dosłownie leciał nad ich samochodem i był tak duży, że zasłaniał praktycznie całą widoczność, więc nie mieli żadnego wyboru, jak się po prostu zatrzymać na środku drogi. Barney wspominał, że to wyglądało jak taki wielki naleśnik. Więc Barney, jako że był mężczyzną, postanowił wysiąść z samochodu, wziął ze sobą pistolet i swoją lornetkę, żeby sprawdzić, o co chodzi. Nagle zapaliły się czerwone światła i z boku statku wysunęły się jakieś części, tak jakby do, wiesz, lądowania. Więc ta maszyna zaparkowała przed nimi na drodze. Barney, jak to zobaczył, to znowu się wystraszył, wrócił do samochodu i chciał jak najszybciej stamtąd odjechać. Więc znowu udało im się wsiąść do samochodu i jechać, ale ta maszyna właściwie lewitowała nad ich samochodem. Następnie usłyszeli dziwny, taki rytmiczny dźwięk, samochód zaczął wibrować, a przez ich ciało przeszło też takie mrowienie. Wtedy stracili świadomość i ocknęli się około 55 km dalej. Jak potem udało im się oszacować, to było jakieś 2-3 godziny później. Przywrócił ich do takiego stanu normalnej świadomości znowu ten sam dźwięk rytmiczny, ale już byli w samochodzie i jechali w stronę swojego domu. A tego spotka kosmicznego wokół nich nigdzie nie było widać. Oni nie pamiętali, co w tym czasie robili, więc oboje mieli na te poprzednie 3 godziny dziury w pamięci. Więc ostatecznie udało im się wrócić do domu nad ranem, ale czuli się bardzo dziwnie. Dziwne było też to, że zegarki, które oboje nosili na nadgarstkach, przestały działać. Betty miała też takie silne przeczucie, że bagaże, które były w samochodzie, muszą zostawić przy tylnych drzwiach, nie mogą ich wnieść do środka do domu. W samochodzie znaleźli lornetkę z porwanym paskiem, chociaż nikt nie przypominał sobie, żeby ją zniszczył. Barney też spojrzał na swoje buty i zauważył, że na czubkach są bardzo podrapane, takie zniszczone, a to były jego nowe, najlepsze buty. Dodatkowo Barney czuł potrzebę, żeby iść do łazienki i sprawdzić, czy wszystko w porządku z jego ciałem, a w szczególności z jego genitaliami. Sprawdził, okazało się, że wszystko w porządku, ale wciąż takie dziwne poczucie pozostało. Następnie dokładnie umyli się w obawie, że mogą mieć na sobie jakieś zanieczyszczenia, a potem, żeby nie stracić pamięci tego, co się wydarzyło, no to postanowili narysować to, co widzieli, to znaczy wygląd tego statku. W końcu poszli spać na parę godzin, no bo mieli za sobą ciężką noc, ale po obudzeniu Betty postanowiła trochę posprzątać. Wzięła to ubranie, które miała wczoraj na sobie i zauważyła, że zostało rozdarte przy zamku. A też to była jej jakaś taka nowa, wiesz, garsonka. Poza tym ubranie było brudne, miało na sobie jakby taki różowy pyłek, który po prostu udało jej się strzepać. Myślała, żeby to wyrzucić, ale potem jednak myśli, że może to się do czegoś przyda, więc postanowiła to zachować. No to już się pozbyła pyłku. No, ale nie wiem, czy wiesz tak do końca. W sensie, że jak to strzepała, to coś tam zlatywało z tego. I ostatnia rzecz, jaką zauważyli, to było zabrudzenie na samochodzie, a dokładniej takie błyszczące kręgi narysowane na karoserii. No i co ciekawe, oni zaczęli eksperymentować z kompasem i odkryli, że jak zbliżają kompas do tych plam, tych kręgów, no to ten kompas nagle zaczyna świrować i tak się kręci. Co za pomysł w ogóle? No i nie wiem, jakbyś zobaczyła wszystkie takie znaki, no to chyba też byś uwierzyła w to, że napadło cię UFO. No, na pewno. Bo nic innego logicznego nie da się wyjaśnić. Latał nad nimi świecący naleśnik. Zostawił dziwne znaki na aucie, a poza tym jeszcze stracili świadomość na godzinę.
3 godziny. Na 50 kilometrów mówiłaś, tak? Dobra. Mhm. No więc po namyśle 21 września Betty zadzwoniła do bazy sił powietrznych i opowiedziała im o swoim spotkaniu z UFO. Nie powiedziała im dokładnie wszystkiego, bo trochę jednak się wstydziła, ale następnego dnia zostali dokładnie przesłuchani, więc ja chciałam zaznaczyć, że w roku 61 można było zadzwonić do bazy sił powietrznych i powiedzieć im, że się spotkało UFO i oni to wzięli bardzo na poważnie. To jest ciekawe, nie? Mhm. Bo tak jak mówię, następnego dnia zostali dokładnie przesłuchani przez majora Hendersona i w swoim raporcie on zanotował, że podejrzewa, że Betty pomyliła statek kosmiczny z planetą Jowisz, która tej nocy była podobno widoczna na niebie. I leciała nad ich samochodem? Mhm. Jego raport został przekazany do Project Blue Book. I to z tego, co delikatnie sprawdziłam, bo nie chcę tutaj mówić, że jestem jakąkolwiek ekspertką, bo wiem, że jest bardzo dużo ludzi wkręconych w ten temat. No to to jest, wiesz, taki secret project amerykańskich władz. To jest taki projekt badań nad w ogóle kwestią UFO w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Także co tam oni potem z tymi informacjami zrobili, to nie wiadomo. 10 dni po tym zdarzeniu Betty zaczęła mieć bardzo realistyczne sny, takie koszmary. Te koszmary trwały równo przez 5 nocy i były dla niej naprawdę niezwykłe, ponieważ nigdy nie miała tak żywych snów. I nagle po 5 nocach ustały, to był koniec. Ale Betty przez cały ten czas, przez cały dzień wracała do tych wspomnień ze snu, nie mogła się na niczym innym skupić, po prostu była cały czas w takim wielkim lęku, bo co jej się śniło, to sobie spisała. Ja teraz Wam powiem, co jej się śniło. W tych snach Betty odtwarzała oczywiście to, co wydarzyło się tej pamiętnej nocy. I raczej śniło jej się to, co uważa, że zapomniała, nie? To, co się wydarzyło w czasie tych paru godzin, kiedy stracili świadomość. Więc jej śniło się, że dwóch małych ludków zmusiło ją do chodzenia po lesie, i że jej mąż w tym czasie był w transie, jak na niego patrzyła, to był taki dziwny. Te stworzenia wyglądały prawie jak ludzie. Byli ubrani w mundury z czarnymi włosami, ciemnymi oczami, dużymi nosami i niebieskawymi ustami. Ich skóra miała taki szary kolor i we śnie oni weszli do statku kosmicznego w kształcie tego takiego dysku i te stworzenia porwały ich w celu przeprowadzenia badań. I w tym śnie też był tam lider, przywódca tej grupy, z którym rozmawiała po angielsku, ale czuła, że to nie jest ich pierwszy język. I jeszcze było tam drugie stworzenie, które nazwała takim egzaminatorem, który miał ją przebadać. On powiedział Betty, że przeprowadzi kilka testów, żeby sprawdzić, jakie są różnice między ludźmi a mieszkańcami statku. Posadził ją na krześle i ustawił jakieś tam światło na nią. Odcięli jej kawałek włosów, zbadali jej uszy, oczy, usta, zęby, gardło, ręce, no właściwie wszystko. Obcięli jej paznokcie. Następnie wzięli jakiś taki tępy nóż, żeby zeskrobać jej skórę do takiego pojemniczka, żeby też ją zbadać. I żeby zbadać jej system nerwowy, to wbili jej igłę w pępek. Ała! No, co było dość okropne. No ale śniło jej się, że potem machnął jej ręką przed oczami i ten ból zniknął. Betty rozmawiała też we śnie z liderem tego całego statku, który dał jej książkę. Napisana była w innym języku, składającym się z samych symboli. I jak ona zapytała, skąd oni pochodzą, to on pokazał jej taką mapę. Mapę, na której były narysowane gwiazdy, czyli jakby taką konstelację. No i wytłumaczył jej, że oni pochodzą stąd, tak jakby, wiesz. Kiedy w końcu pozwolili im opuścić statek, no bo w tym czasie również we śnie ona wiedziała, że jej mąż jest w innym pomieszczeniu i też go tam badają, no to te ufolutki zaczęły się kłócić o to, że Betty nie może zabrać tej książki, że powinna zapomnieć wszystko, co się tutaj wydarzyło, więc nie mogą tej książki razem z nią zostawić. Ale Betty powiedziała, że niezależnie od tego, co jej zrobią, kiedyś i tak przypomni sobie te wydarzenia. Tam. I to jej się śniło. A w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj mówimy o badaniu ludzi i wbijaniu igieł w pępek, a potem mówisz ufolutki i myślę sobie, tak, są
słodko ich nazywasz. Ona i Barney zostali zaprowadzeni z powrotem do ich samochodu, no i ten przywódca powiedział, że mają poczekać, aż statek odleci i następnie mogą odjechać. No i tak też zrobili. Więc te sny naprawdę spędzały jej sen z powiek. I ona żaliła się temu swojemu mężowi, a on tak mówił, no spoko, nie? Postaraj się o tym zapomnieć. Jakoś tak nie za bardzo nim to wzruszyło. Więc ona na pewno bardziej tak emocjonalnie podchodziła do całego tego wydarzenia, ale on też nie czuł się dobrze. Że tak naprawdę cały czas mieli w sobie taki lęk, bali się, co się wydarzyło w tym czasie. Tak, bali się, co się wydarzyło w tym czasie, którego nie pamiętają. I Barney w tym właśnie po tym całym zdarzeniu zwierzył się jakiemuś tam koledze, że on się czuje tak jak osoba, która zobaczyła coś, czego nie chce pamiętać. Wiesz, że ma wewnętrzny taki lęk. Więc ogólnie bardzo ich ta cała sytuacja męczyła. Betty postanowiła więc poszukać informacji w bibliotece. Znalazła tam książkę napisaną przez Donalda Kehoe, który był emerytowanym członkiem piechoty morskiej i szefem organizacji NICAP, czyli National Investigations Committee on Aerial Phenomena. To jest organizacja cywilna, badawcza, zajmująca się zjawiskiem UFO w USA. To jest taka chyba bardzo znana organizacja. Więc ten pan, który był szychą w tej organizacji, napisał książkę o UFO. I Betty przeczytała tamtą książkę, odkryła, że ten mężczyzna może jej pomóc, więc napisała do niego list. Postanowiła się z nim skontaktować, opisała w tym liście całą historię ze szczegółami. List dotarł do tego pana, a on z kolei przekazał ten list do innego ważnego członka tej organizacji, Walterowi Webbowi, który był również astronomem poza tym, więc to wszystko byli naprawdę tacy wykształceni ludzie na wysokich stołkach. Ten pan Walter umówił się z Betty i Barneyem na spotkanie, bo zainteresował go ten list. Spotkanie wydarzyło się miesiąc później, 21 października 1961 roku. Oni podobno rozmawiali 6 godzin. Betty i Barney powiedzieli mu dokładnie wszystko, co pamiętali w sprawie ich spotkania z UFO. A pan Walter w 100% im uwierzył. Stwierdził tylko, że mogli ewentualnie przeinaczyć jakieś tam drobne szczegóły dotyczące wielkości tego statku, czy też odległości, w jakiej się znajdował, ale poza tym mówił, że wierzy, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. W kolejnym miesiącu, pod koniec listopada 1961 roku, Betty i Barney zostali ponownie przesłuchani przez innych członków tej samej organizacji do spraw badań nad UFO. To był pan Jackson i pan Homan. I oni tutaj skupili się na tym czasie, który im po prostu uciekł. Czas, który stracili, tak? Nazwijmy te 3 godziny czasem, który stracili. Bo tak jak mówiłam wcześniej, ta ich podróż powinna trwać jakieś tam 4 godziny, a dojechali do domu 7 godzin później. Więc bardzo ich męczyło to, co się wydarzyło przez te 3 godziny. No i podobno ufolodzy nazywają to fenomenem brakującego czasu, jakiego doświadczają właśnie wszyscy porwani przez UFO. Więc to nie było nic dziwnego, że oni mieli taką wielką dziurę w pamięci. To znaczy, ja tutaj widzę dosyć sporo dziwnych rzeczy, ale okej. No dobrze, jakby masz do tego prawo. Ja ci opowiadam historię Betty i Barneya. No i tutaj już właściwie przy którejś rozmowie z tymi członkami tej organizacji pojawił się temat hipnozy, bo sugerowano im, że może ta metoda pomoże im odzyskać utracone wspomnienia. Betty i Barney próbowali wielu różnych sposobów na poradzenie sobie z całą tą sytuacją, bo tak jak mówiłam, dalej ich to bardzo męczyło psychicznie. Więc na przykład jeździli w to miejsce. To się nazywało White Mountains w stanie New Hampshire. Jeździli tam licząc na to, że może znajdą jakąś wskazówkę albo może coś im się przypomni. No niestety nic takiego się nie wydarzyło.
Ale tak jak mówiłam na początku, oni byli ludźmi, którzy udzielali się w tej społeczności, byli bardzo wierzący, chodzili regularnie do kościoła. Więc w listopadzie 1962 roku, już jesteśmy właściwie rok później, państwo Hillsowie poszli na spotkanie do kościoła, na którym gościem był kapitan Ben Sweat. I on był przedstawicielem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i też miał coś wspólnego z hipnozą. I z tego, co rozumiem, to na tym jakby wykładzie, jaki robił w kościele, coś tam o tej hipnozie wspomniał. Więc od razu Betty i Barney zainteresowali się tym, podeszli do niego, opowiedzieli mu o swoim spotkaniu z UFO. Ten mężczyzna był szczególnie zainteresowany znowu tą kwestią brakującego czasu. No i oni zapytali go, czy mógłby ich zahipnotyzować. A on powiedział, że nie, absolutnie nie mogą udać się do osoby, która nie jest profesjonalistą w tej kwestii. On nie uważa się za profesjonalistę, ale przekazał im nazwisko jakiejś tam osoby, która będzie w stanie im pomóc. Następnie przenosimy się do 3 marca 1963 roku, kiedy państwo Hillsowie postanowili po raz pierwszy publicznie opowiedzieć o swoim doświadczeniu i omówili to całe spotkanie z UFO, z ich grupą kościelną. Ale to było raczej tylko dlatego, że tak jak mówiłam, no ich bardzo ten temat męczył. Mieli jakby taki stres pourazowy po całej tej sytuacji, więc jako, że to była ich najbliższa, zaufana społeczność, to postanowili się z nimi tym podzielić, no i zasięgnąć jakiejś tam porady i wsparcia. 3 listopada 1963 roku Hillsowie przemawiali przed amatorską grupą badającą UFO, to znaczy Two-State UFO Study Group w Massachusetts. Rozumiem, że już może troszeczkę zaczęli działać w podziemiu badającym UFO, no w sensie jakoś tam kontakty zaczęli nawiązywać, prawda? Ale to tylko dlatego, że chcieli po prostu zrozumieć, co się wydarzyło. No ale w końcu udało im się umówić z psychiatrą, z doktorem Simonem 14 grudnia 1963 roku. Więc oni przyszli do niego na wizytę, więc on na początku myślał, okej, pewnie będą chcieli rozmawiać o swoich problemach w małżeństwie. A tu? Po czym oni powiedzieli, że nie. Opowiedzieli doktorowi o swoim spotkaniu z UFO. Zwierzyli się z tego, że czują, że mają naprawdę duże problemy psychiczne po tym, co się wydarzyło, że odczuwają duży niepokój, lęki i no wiesz, że nie mogą wrócić po prostu do normalnego życia. Nawet Barney to odczuwał, mimo że początkowo był trochę taki wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o przyznanie, że to było spotkanie z UFO, no bo to jednak Betty była tego taka bardziej pewna. Na pierwszy rzut oka doktor Simon oczywiście nie wierzył w to, że istnieją istoty pozaziemskie, ale nie podważał tego, że Betty i Barney w to wierzą. No bo dla niego to był po prostu kolejny przypadek, tak, w swojej tam medycznej karierze. Więc ten doktor miał nadzieję, że dzięki hipnozie uda mu się zdobyć więcej szczegółów na temat tego doświadczenia, no i tym samym pomóc im po prostu pogodzić się z tym, co się stało. Pierwsza sesja hipnozy odbyła się w styczniu 1964 roku, czyli właściwie niecałe 3 lata później, więc to bardzo długo trwało, ten cały ich proces dochodzenia do siebie. Doktor zahipnotyzował Betty i Barneya po kilka razy, i wszystkie te sesje trwały do 6 czerwca 1964 roku. Oczywiście sesje przeprowadzał na nich oddzielnie, żeby nie mogli wzajemnie się podsłuchiwać, no i sugerować się jakimiś tam swoimi wspomnieniami. I na koniec każdej sesji przywracał im tak jakby amnezję. Czyli początkowo nie pozwalał im, żeby zapamiętali to, co mówili, no bo nie miał pewności, jak to na nich wpłynie emocjonalnie. No bo zaczął od Barneya, i okazało się, że on po poddaniu się hipnozie był pełen emocji, pełen lęku, że dopiero wtedy podczas tej hipnozy wyszły z niego te wszystkie emocje, które gdzieś tam w nim siedziały. Barney powiedział, że podczas tego zdarzenia bardzo się bał i przez ten strach miał cały czas właściwie zamknięte oczy. Przez większość czasu trwania tego uprowadzenia przez UFO i przeprowadzania przez nich tego badania fizycznego jego.
Ale zapamiętał, że te stworzenia były niskie i miały taki szary kolor skóry i to samo zapamiętała również niezależnie od niego Betty. Mhm. To też było w jej w tych wspomnieniach. Ale ona też opowiadała mu swoje sny. Tak, tak. Podczas hipnozy przypomniało mu się, że pasek lornetki pękł, kiedy biegł ze statku UFO z powrotem do swojego samochodu. Także to wspomnienie jakoś tam odzyskał. Powiedział też, że kiedy pierwotnie udało im się odjechać samochodem od statku kosmicznego, to potem jakby został jakoś tak telepatycznie zmuszony do wjechania do lasu, a w lesie zauważył 6 stworów. I oni powiedzieli mu, żeby się ich nie bał, kazali mu zamknąć oczy i Barney bardzo mocno zapamiętał te oczy, bo cały czas powtarzał, że on czuł jakby ich oczy weszły w jego oczy i że te oczy były takie przerażające. Bo według niego te istoty miały właśnie bardzo charakterystyczne oczy. No jakby wszyscy wiemy, jak takie... Oczy wyglądają. No niby jak wygląda UFO, tak? Że ma taką dużą głowę i wielkie oczy, więc jakby to też pasuje do tych ich wspomnień, czy też nie wspomnień, wyobrażeń. Więc te oczy według niego były przerażające i cały czas właśnie powtarzał, że on widzi tylko te oczy i boi się tych oczu i wiesz, naprawdę, że strasznie się bał tego. Kontynuując, podczas hipnozy powiedział, że on i Betty zostali zabrani na pokład statku. Następnie na statku ich rozdzielono, kazano im się położyć na jakimś stole do badania, ale że przez większość czasu właśnie miał zamknięte oczy, dlatego nie jest w stanie sobie dokładnie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało, w przeciwieństwie do Betty. No i jeżeli chodzi o te jego genitalia, no to przypomniał sobie podczas hipnozy, że umieszczono gdzieś tam urządzenie przypominające miseczkę i jemu się wydawało, że pobrano mu próbkę spermy. Mhm. Tak samo też jak Betty zdrapali mu skórę, sprawdzali jego uszy, usta, oczy i tak dalej i wsadzili też do jego odbytu jakąś taką cienką rurkę, też żeby tam coś sprawdzić. I pamięta, że też ktoś macał jego kręgosłup tak, jakby liczył kręgi. Mhm. Ale to dziwne, bo gdyby byli tacy zaawansowani, to pewnie zrobiliby im jakiś tam, nie wiem, pstryk, zdjęcie czy coś, żeby zobaczyć ich wnętrzności, nie? No może, ja nie wiem. Wspominał też rozmowę Betty z przywódcą, tylko że on słyszał ją jako takie mamrotanie w dziwnym języku, ale jednocześnie rozumiał ich po angielsku. Więc prawdopodobnie odnosił się do telepatii, bo chodziło o to, że on słyszy coś innego, a jednocześnie to rozumie i jakby z ich relacji można wnioskować, że po prostu chodziło o to, że te stworzenia porozumiewały się z nimi telepatycznie. Bo tak samo on, jak i Betty wspomnieli też podczas hipnozy o tym, że oni nie widzieli, żeby te istoty poruszały ustami. A mimo wszystko jednak słyszeli to, co mówią. No, więc przechodząc do sesji hipnozy Betty, no to tutaj właściwie ona mówiła podobne rzeczy, które jej się śniły. Tylko w snach Betty te istoty wyglądały trochę inaczej, a podczas hipnozy opisała je tak samo jak Barney. I dla Betty również było to bardzo trudne emocjonalnie przeżycie, bo bardzo się bała, była taka no, zdenerwowana i podobno ten doktor musiał jedną sesję hipnozy przerwać, bo po prostu leciały jej łzy z oczu, że była tak mocno poruszona. Doktor też poprosił Betty, żeby narysowała kopię tej gwiezdnej mapy, jaką to stworzenie pokazało jej w wizji, w śnie, w hipnozie, czy tam w rzeczywistości, jakby to nazwać. Więc ona coś takiego narysowała i ta jej mapa składała się z 12 gwiazd połączonych liniami. Dodatkowo tam były jeszcze 3 mniejsze gwiazdy, które tworzyły jakiś tam charakterystyczny trójkąt. I to jest istotne, ponieważ oczywiście później to zostało przeanalizowane przez wiele, wiele, wiele osób zainteresowanych tą sprawą, no i dopasowali to do pewnej tam konstelacji, do czego dojdę później. Więc doktor stwierdził, że pacjenci mówią szczerze i że we wszystko wierzą, ale on twierdził, że doświadczyli czegoś takiego jak pojedyncza aberracja psychologiczna.
on miał taką teorię, że wspomnienia Barneya o spotkaniu z UFO były prawdopodobnie jakąś jego fantazją zainspirowaną snami Betty, no jak właśnie rozumiem, ty chciałaś powiedzieć. Ale oczywiście jego pacjenci się z tym nie zgodzili. Nawet Barney, który początkowo wątpił w spotkanie w UFO, teraz po hipnozie był pewny, że to właśnie się wydarzyło. Dla obojga sesja terapeutyczna zadziałała uzdrawiająco, bo teraz czuli, że dokładnie dowiedzieli się, co wydarzyło się w tym czasie, który stracili z pamięci. I już jak ręką odjął, przestali mieć te stany lękowe. Państwo Hillsowie po hipnozie wrócili do swojego normalnego życia, chętnie dyskutowali na temat UFO z wszystkimi osobami, które były tym tematem zainteresowane, ale oni nie chcieli w żadnym wypadku być sławni. Rozmawiali tylko w swojej okolicy, prawda? Z rodziną, ze znajomymi i tak dalej. No tak, bo w sumie ta sława mogłaby mieć różne skutki, prawda? No i jak się okazało, ktoś, z kim rozmawiali wcześniej, prawdopodobnie członek tej organizacji zajmującej się badaniami UFO w USA, sprzedał ich historię mediom. Świnia. I 25 października 65 roku, czyli jakieś tam 4 lata po całym zdarzeniu, w sumie dopiero 4 lata, w gazecie Boston Traveler na pierwszej stronie ukazał się artykuł pod tytułem UFO Chiller, Did They See Couple? Okazało się, że raporter tej gazety otrzymał taśmę audio z nagraniem takiego jakby wykładu, który państwo Hills wygłosili tam w Massachusetts, o czym mówiłam wcześniej. To było pod koniec 63 roku. Ten reporter również dowiedział się, że oni poddali się hipnozie u doktora Simona. Uzyskał też notatki z tych poufnych rzekomo wywiadów, jakich Barney i Betty udzielili tym osobom z tej organizacji. Ale to straszne świństwo, szczerze mówiąc. No i jak ta historia ukazała się w gazecie bostońskiej, to następnego dnia wiedziała o tym cała Ameryka. Bo sprawa została podchwycona przez United Press International i oni zyskali właściwie nawet nie krajową, a międzynarodową sławę. W roku 66 pan John Fuller za zgodą państwa Hills i za zgodą doktora Simona napisał o tej sprawie książkę pod tytułem The Interrupted Journey. Książka zawierała właściwie dokładny opis ich doświadczenia, po prostu krok po kroku, plus zdjęcia, plus ich rysunki, no po prostu cała sprawa dokładnie opisana. No i tam też znalazła się właśnie ta kopia szkicu tej gwiezdnej mapy, którą narysowała Betty. Barney niestety zmarł z powodu wylewu 25 lutego 69 roku i miał wtedy tylko 46 lat. Ale Betty, znaczy on również, ale Betty jakby dłużej, stała się celebrytką, jeżeli chodzi o ten świat UFO. Twierdziła, że widziała UFO jeszcze wiele razy później. No i szczęśliwie dożyła 85 lat. Zmarła w roku 2004. Z kolei jej siostrzenica Kathleen Marden podtrzymuje ich spuściznę, tak powiedzmy, występując w różnych programach, opowiadając o ich spotkaniu z UFO. Ona jest też członkiem organizacji Mutual UFO Network, w skrócie MUFON. To jest amerykańska organizacja non-profit składająca się z cywilnych ochotników, którzy badają zgłoszone jakieś tam obserwacje UFO. No i ta pani, Kathleen, ona wypowiada się nawet w takim najnowszym serialu dokumentalnym Netflixa w tym temacie. Ten serial nazywa się UFO Odtajnione Projekty i właśnie w tym tygodniu sobie odpaliłam pierwszy odcinek i ona tam właśnie też gada o tym, nie? Także jeżeli interesuje Was ten temat, no to ten program jest chyba dobry, bo oni tam mówią właśnie o tych amerykańskich teoriach spiskowych, no bo wiadomo, że teraz ogólnie chyba w kwestii UFO i Stanów Zjednoczonych tam pojawiają się jakieś super odkrycia cały czas, bo oni wypuszczają jakieś takie tajne raporty i tak dalej. No, ale na przykład ta jej sukienka, ona podobno przez lata była badana w różnych laboratoriach. Przeprowadzano na niej jakieś tam analizy
chemiczne i kryminalistyczne. Co tam odkryto, to nie wiem, ale... Ciekawe. No, może nie chcą, żebyśmy wiedzieli. Mm-hmm. Rysunek, który zrobiła właśnie tej mapy gwiazd, był analizowany, jak mówiłam, przez dosłownie wszystkich zainteresowanych tą ufologią i nie tylko, bo ja się na tym kompletnie nie znam, więc nie chcę tutaj nic złego powiedzieć, ale wiele badaczy doszło do wniosku, że ten gwiazdozbiór, który ona narysowała, pasował do układu gwiazd zwanego Zeta Reticuli. I dlatego też ta historia jest znana w internecie też pod tą nazwą. Mhm. Zeta Reticuli, jakoś tak. Te odkrycia spowodowały, że między innymi, że w takim rzetelnym czasopiśmie poświęconym astronomii pojawiły się informacje o UFO. To był grudniowy numer w 1974 roku, właśnie w związku z tym, że odkryli tą jej mapę gwiazd i dopasowali ją do tej konstelacji czy coś takiego. I podobno zgłoszenie tego incydentu przez Betty zapoczątkowało dochodzenie sił powietrznych i stało się częścią właśnie tej tajnej inicjatywy Project Blue Book. Ten incydent stał się też pierwszą w historii tak obszernie nagłośnioną relacją o uprowadzeniu przez kosmitów. I oczywiście być może nie było to pierwsze ever, prawda? Mhm. Ale chodzi o to, że to była pierwsza historia, która się przebiła do mediów i tak niesamowicie zainteresowała ludzi, i tak szczegółowa. Mhm. Że tak naprawdę wszystkie pozostałe historie, jakie pojawiły się później, kiedy ktoś zgłosił, że został porwany przez kosmitów, wyglądały podobnie jak ta. Mhm. Więc no tutaj jest kwestia tego, czy faktycznie wszystkie wyglądają tak samo, więc nic w tym dziwnego nie ma. Mhm. Czy wszyscy wzorują się po prostu na nich, nie? Mhm. No ale właśnie, jeżeli to by byli przybysze właśnie z tamtej konstelacji, to rozumiem, ale jak to są przybysze skądinąd, to nie mogą wyglądać tak samo, no. No, wiesz, no nie wiem. Nie, no troszkę się śmieję, wiadomo, przyznam, że UFO w sumie, oczywiście takie historie lubię, wiadomo, ale też UFO w sumie nigdy nie leżało w kręgu moich zainteresowań, ale wiem, że jest mnóstwo osób, prawda, które się pasjonują tym tematem. Tak, dlatego tutaj nie chcę, wiesz, nic złego powiedzieć, bo... Szanuję tą zajawkę, chętnie bym się dowiedziała o tym więcej. W każdym razie w roku 75 zrealizowano film telewizyjny, opierając się chyba w głównej mierze na książce i ten film się nazywał The UFO Incident. No i był bardzo, bardzo, bardzo popularny ten film, tak samo jak i książka, to był jakby bestseller, nie? I w przeciągu 2 lat od wyemitowania tego filmu podobno liczba doniesień o uprowadzeniach przez kosmitów wzrosła w Stanach o 2500%. Czyli właściwie z zera wystrzeliło to w kosmos. Barney jeszcze przed śmiercią wystąpił w odcinku programu To Tell the Truth w 66. Powstał też na podstawie ich historii serial telewizyjny z 96 pod tytułem Dark Skies. W 2018 zrealizowano też taką objazdową wystawę związaną z wirtualną rzeczywistością Dinner Party i oni chyba byli tam jakby bohaterami tej wystawy. Bohaterowie wzorowani na nich pojawili się też w jakimś odcinku z Archiwum X. O, proszę. Więc naprawdę mnóstwo. Oni tak jakby zrewolucjonizowali pojęcie o UFO i o historiach na temat porwania przez UFO. Jakby mhm. gdyby oni tego nie doświadczyli, to prawdopodobnie, wiesz, 90% filmów o tym wyglądałaby inaczej. Więc wydaje mi się, że mieli naprawdę duże znaczenie nawet w kulturze popularnej. No i jeżeli chodzi o sceptyków, to można uważać, że to jakaś tam siła sugestii doprowadziła do tego, że oni wytworzyli sobie fałszywe wspomnienia podczas hipnozy, bo na przykład jest taki drobny fakt, że postać kosmity została pokazana w odcinku programu telewizyjnego Outer Limits, który został wyemitowany kilka tygodni przed tym incydentem. Mhm. Więc teoretycznie mogli zobaczyć taką postać w telewizji, no bo wtedy to jeszcze nie był taki popularny temat. Albo sobie to totalnie wymyślili, albo mogli to zobaczyć w telewizji. Też wiele osób mówiło, że po prostu byli przemęczeni, bo jechali w nocy, więc po prostu im się kimnęło gdzieś tam po drodze i to im się przyśniło. Też jest taka możliwość.
No i że te dwa jasne światła, które jakoś tam widzieli, to w rzeczywistości był ten Jowisz i Saturn. Bo podobno też jacyś tam badacze, którzy się na tym znają, stwierdzili, że tamtego dnia te planety mogły być szczególnie widoczne i wydawały się jakieś tam jasne czy coś takiego. Ale no cóż, decyzję pozostawiam Wam, jak to ocenić. No i co, jak macie jakieś ciekawe historie związane z UFO, no to chętnie posłucham. Nawet nie wiedziałam, że jest jakiś nowy program na Netflixie z tym związany, proszę bardzo. Nie, sporo jest. Jeden jest taki fajny. W tym momencie nie pamiętam tytułu, ale wiem, że jest jeden film dokumentalny na Netflixie, który opowiada o mężczyźnie, który podobno pracował w tej takiej strefie i przestał tam pracować i zdobył tajne informacje. No i on, wiesz, twierdzi, że jest po prostu rządowy spisek, żeby go uciszyć i tak dalej. No w każdym razie może w opisie napiszę tytuł, bo teraz nie chcę zmyślać. Ale ten film widziałam na Netflixie, bo to jest film dokumentalny i on był mega ciekawy. Więc ogólnie takich źródeł jest bardzo dużo i jakbyś obejrzała 10 takich filmów pod rząd, to pewnie byś zmieniła zdanie. Nie, no wiesz, ja w ogóle nie mam problemu z tym, że kogoś taki temat interesuje, wręcz przeciwnie, myślę, że to jest bardzo ciekawe. Po prostu mnie osobiście to nigdy nie pociągało. No i wiadomo, że brzmi troszeczkę śmiesznie, jak ktoś mówi, że widział szarą istotkę z, wiesz, dużą głową i wielkimi oczami, tak? No, ja się bardziej z tego śmiałam, tak? A to, czy ktoś się, wiesz, interesuje niezidentyfikowanymi obiektami na niebie, jakby proszę bardzo, nie? No ja pamiętam, że jak w dzieciństwie obejrzałam film Znaki, to on tam jest z kosmitami, którzy są źli i groźni, no to bardzo się bałam, bo tam... W ogóle był straszny film, no, teraz mi przypomniałaś, no. Bo tamta dziewczynka, która potem grała w Little Miss Sunshine, ona tam wszędzie w domu rozstawiała szklanki do połowy zapełnione wodą, bo miała jakąś tam ten obsesję i zawsze potem jak w domu widziałam taką szklankę właśnie do połowy z wodą, to myślałam, okej, jak przyjdzie jakiś kosmita, to będę mogła się bronić. Zapamiętałam to. Ale dziękujemy Wam na dziś i dziękujemy naszym nowym patronom. Dziękujemy Natalii, Beacie, Ani, Kamili i Aleksandrze. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.